No to dzień dobry wszystkim, próbuję się przywitać po raz trzeci. Niestety moi goście mi przeszkadzali. Dzisiaj porozmawiamy sobie o One Piece live action. No po raz trzeci wracamy do tematu, czy będzie drugi sezon. W tym przypadku poruszymy także kwestie biznesowe, bo widzę, że temat jest kontrowersyjny, chciałbym go jednak w pełni wyjaśnić. Dzisiaj zamiast Destera mamy dwóch gości. Pierwszym jest chodząca encyklopedia, pani administrator One Piece Polska, pani Kira. Hejo wszystkim. I mój serdeczny kolega Tomek, znany jako Heroes, który siedzi w filmach, popkulturze szeroko pojętej od lat. Dzień dobry albo dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy to słyszycie. Myślę, że w piątek albo w sobotę. No to także pytanie z góry od was obojga. Ja tutaj będę raczej zadawał pytanie niż odpowiadał, co ja myślę, bo to, co ja myślę, już mówiłem w dwóch takich podobnych filmach, więc to myślę, że nie ma sensu. Także czy waszym zdaniem drugi sezon jest w ogóle możliwy? No dobra, no to wszystko przede wszystkim zależy od tego, jak się ten pierwszy sezon przyjmie. No podejrzewam, że samych wyświetleń, bo Netflix bazuje głównie na wyświetleniach serialu, będzie dużo, no bo co jak co, to w większości fani będą oglądać. Jednostki, które nigdy serialu nie widziały, pewnie też, ale podejrzewam, że będzie ich standardowo mniej niż ludzi z fandomu. Aktualnie po ostatecznym zwiastunie opinie są zadziwiająco dobre, ale to jest nadal zwiastun. Cowboy Bebop do czasu zwiastunów też zapowiadał się ok, więc ja osobiście jeszcze jestem na neutralnym gruncie, ale na razie jestem przekierowana bardziej w tą pozytywną stronę, bo wygląda to naprawdę bardzo fajnie. A co powiesz o tej informacji, że cały serial powstał tylko po to, by być reklamą dla mangi? Bo ja szukałem informacji na ten temat i nie znalazłem oficjalnego źródła. Czy mi się wydaje, że to raczej po prostu ktoś w fandomie rzucił takim tekstem i to się już rozniosło po całym internecie? Bo na dobrą sprawę nikt nigdy tego nie powiedział. Sam Matt Owens, który jest scenarzystą serialu, mówił o tym, że on jest już w trakcie pisania sezonu drugiego, ale to jest podobno normalny zabieg. Nie oznacza to, że zaraz drugi sezon powstanie. To jest na zasadzie, co by było gdyby. Serial się przyjął właśnie na tej zasadzie. Ale no nie uważam, że jest to reklama mangi, bo serial stanowi jakoby, jak dla mnie, osobną linię popkulturową, może tak. Osobną markę uzupełniającą całość. Dokładnie, brakowało mi tego słowa, bo jednak sądząc po tytułach i opisach odcinków, które dostaliśmy, nie jest to kalka 1:1, żeby była stricte reklamą. Inne spojrzenie na znany nam już tytuł. A ty, Tomku, co powiesz o całych tych plotkach, o potencjalnie pierwszym i drugim sezonie, jeżeli pierwszy okazałby się sukcesem? Bo ty tutaj bardziej ogarniasz właśnie te kwestie biznesowe i znasz się ogólnie na filmach. To znaczy, zacznę od końca. Tak uzupełniając wypowiedź Kiry, bo w zasadzie właśnie 80% to, co chciałem powiedzieć, no to Kira powiedziała, ale tak zaczynając od początku, podejrzewam, bo nie wiem, te plotki się wzięły mniej więcej w tym samym czasie, co plotki na temat Wiedźmina. Wczoraj je słyszałem u chłopaków na napisach końcowych. Osobiście się nie zgadzam z większością rzeczy, które mówią ci Oskar i Radek, aczkolwiek w kwestiach filmowych są bardzo rzetelni i tak dalej. I też nie mówili, że to jest jakaś oficjalna informacja, to też mniej więcej zostało mi to podane, w sensie inaczej. Jak dzisiaj usłyszałem od ciebie to i rozmawialiśmy tak, nie wiem, z rana czy po południu, bo jestem na urlopie, to straciłem ten ogar w czasie, rozmawialiśmy, to miałem takie same wibracje, jak słuchając wczoraj na żywo ich live'a i podejrzewam, znaczy z tego, co oni mówili, to się wiąże po prostu ze strajkiem scenarzystów i aktorów. Przy takich okazjach, no po prostu producenci filmowi i tak dalej mają taką, może nie zawsze, ale dosyć często mają taką okazję, że mogą ściąć ten projekt, powiedzieć, że projekt, który nie był ten jakiś, nie zapowiadał się dobrze, na tej zasadzie, że może się jeszcze sprzeda, może jeszcze na tym zarobią, ale tak niekoniecznie. No idealny przykład, no to Wiedźmin. W zasadzie większość ludzi, których znam, mamy różne opinie na temat serialu.
głównie krytycznie, ale większość z nas powszechnie chwali Cavilla, Henry'ego Cavilla, Supermana, mówiąc, że to jest główny powód, dla którego go oglądamy. I moim zdaniem sezon czwarty na pewno powstanie, bo co prawda trzeci sezon ma mniejszą oglądalność niż pierwszy i drugi, ale to nadal jest dosyć mocna pozycja. Zetną budżet, nie wiem o ile, nie będę rzucał, ale zetną budżet. Fora zobaczymy jednego, dwa, głównie będzie tłuku ludzi, no. A podejrzewam, że One Piece'owi się dostało tak, że tak powiem, rykoszetem. No bo dużo ludzi, moim zdaniem, trochę niesłusznie, trochę słusznie, narzekają na live action anime. Pragnę przypomnieć, że z Marvelem było tak samo, z komiksami Marvela i DC. Oczywiście nie każdy film superbohaterski był beznadziejny. Prosty przykład, Batman, który w zasadzie zrobił to samo, co ten pierwszy Batman z tym Jokerem. Zrobił to, co Marvel zrobił wiele lat temu i wiele ludzi zapomina o tym, że być może gdyby nie ten Batman, to dzisiaj Marvela i szajby na Marvela by nie było, która się kończy. I tak jak mówiła Kira, to jest normalna praktyka, że jak się skończy pierwszy sezon, to trwają takie wstępne prace co do sezonu drugiego, co do kolejnego sezonu, tak jak to mądrze Kira powiedziała. Dowód Mandalorian, który... Czekaj, nie pamiętam. Tak, to było tuż po drugim sezonie, bo pamiętam, że jeszcze newsy na Herosa pisałem i Mando się skończył do... Mando się skończył i to było tydzień, może... Przepraszam, uderzyłem mikrofon. Tydzień, może dwa i Jon Favreau się wypowiedział, że już pisze wstępną wersję drafta scenariusza do trzeciego sezonu. No i ten, czy drugi sezon powstanie, to wszystko zależy od tego, jak się serial przyjmie. Tak jak Kira wszystko to, co Kira powiedziała, jest prawda, że Netflix się sugeruje głównie tym, przede wszystkim tym, jak się serial ogląda. Opinie mają w pompie, to znaczy opinie są dla nich ważne, ale jeżeli oglądalność jest, że tak powiem... Wysoka. Niewysoka, właśnie niewysoka, to mają to w dupie. I kolejny dowód, kurczę, zapomniałem ten serial, jak się nazywa, kukiełkowy, lalkarski, on Dark Crystal, coś w tym stylu, Mroczny Kryształ. Remake, czy tam kontynuacja po latach jakiegoś starego serialu brytyjskiego, który jest fantastyczny, sprzedawał się mu bardzo dobrze, nie wiem, ale coś tam trwające przez dziesiątkę z czasów dzieciństwa. I pierwszy sezon, który zebrał świetne opinie, i to takie plus 8 na 10 i więcej, po prostu został skasowany, no bo mało kto to obejrzał. A jeśli chodzi o to, czy drugi sezon powstanie, to już powiedziałem. Moim zdaniem, wydaje mi się, że od razu tu Kira mnie będzie musiała sprostować, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że podpisali kontrakt na... Coś mi kołacze w głowie, że podpisali na dwa sezony kontrakt. Znaczy, biorąc pod uwagę, że scenarzysta się wypowiedział nad tworzeniem scenariusza do sezonu drugiego, to chyba raczej mają taką, nie wiem, czy wstępną, czy już ostateczną umowę podpisaną, ale powiem szczerze, no jeszcze nikt się aż za bardzo na ten temat nie wypowiadał, poza właśnie tą jedną kwestią, o której wspominał scenarzysta, że on faktycznie nad takim scenariuszem pracuje. Więc tu jest dość ostrożnie jeszcze. Tu jeszcze nie skaczą na głęboką wodę. Nie dziwię się, bo nawet zakładając pełną prawdę, że to faktycznie jest tylko zamysłem na tworzenie tylko reklamy mangi, że dobra, pomijmy całą tę kwestię budżetową i tak dalej, okej, to jest tylko reklama mangi, na tym się skupili i nie myśleli dalej. Nawet zakładając to jako prawdę, to myślę, że i tak wszystko i wyłącznie będzie zależało od wyników oglądalności i popularności całej serii, jak to w ogóle wypali. Netflix ogółem ma ten swój licznik godzinowy, że przelicza oglądalność na godziny. Nie wiem dokładnie, na jakiej zasadzie to działa, ale te wszystkie popularniejsze seriale, które dostały drugi sezon, miały ten, prawda, licznik bardzo wysoko nabity, no i wtedy dostawały te zapowiedzi sezonu drugiego. Nie wiem, jaki to musi być pułap minimalny, żeby Netflix w ogóle wziął pod uwagę dalszą produkcję. Tu już nie do mnie pytanie, tak szczerze powiem, ale jeszcze nawiązując do samej kwestii tego sezonu drugiego, to mi samej się wydaje, że nawet gdyby sezon drugi miał powstać, to nie wiem, czy nie będzie na przykład ostatnim, bo ciężko osobiście mnie samej sobie wyobrazić, jak
wyglądałyby następne sezony, biorąc pod uwagę, że im dalej idziemy z materiałem, tym dziwniejsze i trudniejsze do przełożenia są rzeczy. Znaczy się, ja to widzę tak, że jeżeli pierwszy sezon byłby sukcesem, to w takim razie drugi jest pewniakiem i faktycznie warto sobie zadać pytanie, czy ta seria będzie kontynuowana, czy to po prostu nie posłuży się jako, wiecie, taki faktyczna reklama, tylko w postaci wielkiego boostu, gdzie producenci też sobie tam trochę zarobią, inwestorzy, jak się zrobi ten drugi, trzeci sezon i potem można anulować. Każdy zarobił tyle, ile chciał i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie kreatywne, myślę, że byłoby do zrealizowania. Taka Skype'a jeszcze by przeszła, myślę, a nie Slobby, Water 7 być może też, ale faktycznie od Shabondi poprzez wojnę, Wysperbo ludzi, no to już w ogóle jest ostra jazda. Ja ciężko sobie wyobrazić, że na przykład ten cały statek, jak on się nazywał? No, co spadał na właśnie Wysperbo ludzi. Teraz weź zanimuj gigantyczny statek, który spada na równie ogromną wyspę. Faktycznie pod względem kreatywnym może być to do niezrealizowania. Co tam ku o tym myślisz? Okej, dobra. Przede wszystkim chcę się z tobą nie zgodzić, bo cytując posła, którego kiedyś lubiłem, zanim okazał się być pałą do lania, czyli Jacka Wilka, technologia starzeje się najszybciej. Drugi sezon to kiedy? Pod 2025-2026 będzie, bo ten strajk trzeba będzie wziąć pod uwagę. I od teraz do odwołania, a to może potrwać wciul długo, nic nie będzie kręcone. No chyba, że ci aktorzy nie są amerykańscy. Czyli na przykład brytyjscy, bo drugi sezon Domu Smoka się nadal kręci. Zatem, jeżeli powiedzmy, no już to będzie Wyspa Ryboludzi, bo tak to Wyspa Ryboludzi, wielki statek spadający na wielką wyspę. Wyspa Ryboludzi, bo nie pamiętam. To jest ten moment. Tak, no to lekką ręką to tak będzie za 10 lat, 15. Jeżeli teraz możemy korzystać bez problemu, duże firmy mogą korzystać z techniki volume. To jest to, co kręcą się smoki Mandalorian, w sensie chodzi mi o tą gigantyczną platformę, na którą się wchodzi i Unreal Engine w czasie rzeczywistym ci generuje tło po prostu. Wiecie, o czym mówię? Mhm. No i to za tą dekadę to te efekty będą taniusze i na pewno będzie nowa technologia, będą komputery kwantowe, no dobra, komputery kwantowe to nie wiem, ale AI i tak dalej, to na pewno pójdzie ten. Nie podejrzewam, że byłyby z tym problemy, a nawet jeśli, to są specjalne efekty, które Japończycy bardzo dobrze ogarniają, jak po prostu udawać dynamikę. Dynamikę ciosu, dynamikę poruszania się prostymi sztuczkami, tak samo jest CGI, można je wyblurować, zaciemnić i tak dalej. Można krótko pokazywać, skupić się na tych ważnych aspektach, a resztę tak ogólnie pokazać. To nie jest duży problem. Kurczę, nie pamiętam wcześniejszych pytań, ale odpowiem też druga rzecz, którą chciałem od razu powiedzieć w trakcie wypowiedzi Rafała. Fani One Piece'a, od razu wam powiem, że One Piece to nie jest taka manga jak Dragon Ball, Bleach czy Sraka, przepraszam, Demon Slayer. Myślałem, że powiesz Boruto. Nie, no Boruto to... Szanujmy się, tak? Naruto się zesrało w czasie wojny, ale nawet Boruto nie zeszło nigdy tak nisko jak Demon Slayer. Bo nie jestem w stanie tego tytułować. Ale cię ludzie zjadą, ja to czuję. Ojoj, odważnie. Oj. Ale czym tu się przejmować? Przecież nawet Dragon Ball ma lepszą fabułę niż Demon Slayer. Ba, postacie ma lepsze niż Demon Slayer, o czym my mówimy. Ale dobra, kontynuując. Zapomnijcie o tym, że serial One Piece będzie wierny. Ja już to wam teraz mówię, jestem gotów się założyć o każde pieniądze świata. Czemu? Bo One Piece jest zbyt rozbudowany, jest zbyt skomplikowany. To jest kazus podobny do Silmariliona Tolkiena. Co prawda go nie znam, ale rozmawiałem z kilkoma ludźmi z totalnie różnym podejściem, zarówno na totalnie nie lub takich ludzi, którzy to dopuszczają i jedyna możliwość jest taka, żeby One Piece i Silmarillion wyszły dobrze. Mówię tu zarówno o efektach, odpowiednich aktorach, przedstawieniu tego uniwersum, fabuły i tak dalej. Musiałby być to bardzo wysokobudżetowy serial, do którego zostaliby zaangażowani ludzie jak tak jak ci mówiłem dokładnie dzisiaj Rafał, że
dobre adaptacje anime zaczną powstawać, jak po pierwsze ludzie twórcy odkryją, jak to zrobić. Patrz, moja poprzednia wypowiedź o Marvelu i DC. Plus musi być też drugi czynnik, muszą być tacy ludzie, co się na tym znają, jak Kira, i co kochają One Piece jak Kira, albo w przypadku Huntera, czy nie wiem, zapomniałem, Jujutsu Kaisen w przypadku Rafała. Po prostu no, musisz się tym interesować, musisz czuć ten temat, tak jak, nie wiem, Kevin Feige czuł tą pierwszą Marvela do tej Infinite Saga, sagi Infinity. Bo kurczę, z jednej strony, co z tego, że będziesz miał fana, który umie to przedstawić, który wie, co przedstawić, co wyciąć i tak dalej, jak przedstawi to beznadziejnie. Nie będzie dobrym reżyserem, nie będzie wiedział, jak to jak poprowadzić postacie, jak po prostu rozłożyć akcenty i tak dalej. Po prostu za dużo, już pomijając fabułę, która sama z siebie jest tak skomplikowana, że nie widzę możliwości, jak ją przełożyć, a myślałem przez kilka tygodni, jak to zrobić. W przypadku Dragon Balla to rozwiązanie jest bez problemu, wystarczyło mi parę dni, żeby to wymyśleć. W przypadku One Piece'a no nie da się. Zresztą do dzisiaj pamiętam wypowiedź Kiry sprzed paru lat, jak chyba wyszła pierwsza informacja, albo pierwsza, albo drugi raz wyszła paczka informacji na temat serialu. I Kira tam wskazała, że w pierwszej wersji scenariusza były takie postacie, o których nie mieliśmy bladego pojęcia. Eiichiro Oda prawdopodobnie też nie miał bladego pojęcia o nich. Cavendish to pojawiło się, że później. Czekaj. Ale Kong. Tak, Kong był w pierwszym właśnie bodajże skrypcie. Grafcie scenariusza. Tak. Taka wersja. Tak, ale i po prostu... do dzisiaj nie wiem, znaczy możliwe, że była taka pierwsza wersja scenariusza i to faktycznie wyglądało jak scenariusz, no ale wiadomo, scenariusze się zmieniają, nie ma jednej wersji, także, ale to i tak nie zmienia faktu, że biorąc pod uwagę sam zwiastun i teraz dostajemy postacie, które normalnie w pierwowzorze nie miały takiej roli, jak mają w serialu, czyli na przykład Kobi. Bo jak wiemy, Kobi pojawił się na początku, był razem z Luffym podczas incydentu z Morganem i na tym się w sumie zakończyło. On został, tam się zrekrutował do marynarki, Luffy popłynął dalej. A tutaj tymczasem w serialu on jest dalej, po prostu występuje dalej. Przynajmniej w opisach odcinków jest wskazane, że on się pojawia na wyspie Usoppa z innymi marynarzami. To tak jakby scenarzyści chcieli w jakiś sposób przenieść też te historyjki okładkowe, kiedy Kobi dołączył razem z Helmeppo do marynarki i zaczął ich trenować Garp, bo Garp też się tam pojawia, a normalnie go nie było. Nadal autorzy serialu starają się wsadzić postacie, których normalnie nie było, i rozszerzyć ich rolę. I co tutaj, jest fajne. I tutaj się nie dziwię, bo też chciałem wam zadać pytanie odnośnie pierwszego sezonu. Czy dobrze się właśnie zapatrujecie na te zmiany kreatywne? Bo szczerze powiedziawszy, jak oglądałem trailer i widziałem Arlonga na Barati, byłem zaskoczony. I szczerze powiedziawszy, jeżeli to będą dobre zmiany fabularne, które się właśnie dostosują do linii fabularnej tytułu i nie zmienią go aż tak, żeby sprawić, że cała nagle fabuła jest do przepisania, to ja jestem za. Bo generalnie uważam, że nie da się przenieść anime One Piece'a 1:1, więc zmiany fabularne są potrzebne, tylko żeby były takie, które jednocześnie uwzględnią ducha One Piece'a, a jednocześnie nie zmienią fabule tyle, żeby, no mówię jeszcze raz, nie przepisywać całej fabuły na nowo. No ale tak jak w sumie już tutaj było mówione wcześniej, no nie da się, no po prostu się nie da i to by wyszło wręcz komicznie i tragicznie jednocześnie, gdyby próbowali przenieść One Piece 1:1. Co już zrobił Cowboy Bebop niestety, przenosząc aktorsko nawet mimikę bohaterów, co to już w ogóle było tragiczne. I tego się bardzo długo obawiałam, żeby One Piece nie poszedł w tym samym kierunku, ale po zwiastunie widzę, że dzięki Bogu tak nie będzie. Nie zapowiada się na to, żeby starali się wcisnąć ekspresję, mimikę, wyrazy twarzy bohaterów na aktorów. Co, wracając jednak do tego, co powiedział Rafał i co do zmian w scenariuszu, to tak, zgodzę się z nim, jeśli nie naruszą tej głównej osi fabularnej, tej najważniejszej, i faktycznie jeśli Arlonga się da po takim dłuższym zastanowieniu ładnie wpleść na Baratie, chociażby na przykład może przypłynąć po nami załogą, prawda?
może być coś takiego, że potrzebuje jej na przykład do stworzenia mapy, albo że była umowa, że miała się spotkać z Arlongiem gdzieś wcześniej, a się nie zjawiła. Także tu jest naprawdę pole do popisu bardzo szerokie, a biorąc pod uwagę, że Oda ma dużo do powiedzenia nad tym serialem, co sam przyznał w ostatniej wiadomości podczas One Man Play w zeszłym miesiącu, on sam kazał Netflixowi niektóre sceny kręcić od początku, bo sam stwierdził, że no nie pasowało mu tam wiele rzeczy, w jaki sposób były przedstawione. Także to samo to, że Oda jednak tam rękę trzyma na pulsie i pozwalają mu na to, nad tym pracować, już daje nadzieję, że nawet mimo tych zmian w scenariuszu można stworzyć coś oryginalnego, ale równocześnie takiego samego. Ciężko mi to powiedzieć, ubrać w słowa, ale nowe spojrzenie na coś, co znamy. Ja tutaj powiem tylko jedną rzecz. Warto sobie przypomnieć, że w różnych specjalach skracających fabułę, czy to na przykład ze Skype'i, czy z East Blue, właśnie były takie zmiany fabularne i one wcale nie przeszkadzały. Także można, można. Wszystko się da, i jeśli o ile ma ręce i nogi i się ze sobą klei. I nie będzie zastanawiania na zasadzie, ale to jest bez sensu i skąd się to nagle wzięło. Tak mówię, te zabiegi, które wprowadzili, czyli rozszerzenie roli Kobiego, samo to, że Garb się tam pojawia, Garb przy egzekucji Rogera, to jest w ogóle nowe. I na dobrą sprawę mógł być w Mandze przy egzekucji Rogera, ale po prostu Oda nam o tym nie wspomniał. Ani nie pokazał. No nikt nie powiedział, że tak nie było. Nikt nie zaprzeczył, nikt nie potwierdził. Opisy też odcinków w kontekście wyspy Usopa sugerują, że nie będziemy mieli starcia stricte na klifie, tak jak było to w serii, tylko autorzy będą się starali zamknąć wszystko w posiadłości Kai, co z kolei też daje fajny vibe taki lekko horrorowy, jeśli wszystko będzie się działo właśnie w obrębie tej rezydencji, cała ta walka z Kuro, takie bawienie się w chowanego, to jest fajne. Mi się to podoba, zaciekawiło mnie to, jak to zobaczyłam i przeczytałam i mówię, oho, tego nie znam, a równocześnie znam, bo wiem, jak się ta cała akcja z Kuro, prawda, tam rozgrywała. No i to zachęca jeszcze bardziej osobę siedzącą w fandomie do zapoznania się z serialem. Taka jest moja opinia. Że nie oglądamy po raz kolejny tego samego, tylko z aktorami, gdzie mamy dialogi i sceny wypisz, wymaluj jak w mandze przerysowane, tylko zupełnie coś nowego, oryginalnego. To sobie chwalę. Jak to wyjdzie, zobaczymy, ale aktualnie chwalę sam pomysł. Ja chcę pochwalić to, że wycięli śmiechy charakterystyczne dla postaci. Od początku, jak zapowiedzieli live action, nie wyobrażałem sobie tego u aktorów i prawdopodobnie autorzy też to chyba zauważyli i wyrzucili po prostu te śmiechy. Natomiast, drogi Tomku, jak ty się zapatrujesz na wszystkie zmiany, o których mówiła m.in. Kira czy ja? Dobra, zacznę może od pytania Kiry, niepewności jej. Kurczę, za dużo wątków było poruszonych i teraz nie pamiętam, ale tak jak Kira nie wiedziała, jak to nazwać, to wydaje mi się, że odpowiednim określeniem będzie to, że dokonać adaptacji, ale zgodnej z duchem pierwowzoru. O, coś właśnie na tej zasadzie. Tak, ale odnosząc się do zmian, tak jak mówiłem, zgadzam się z wami w 100%, słuchając i ciebie i Rafała, nie miałem po prostu jakichkolwiek takich momentów, że nie zgadzam się. Co bym mógł dodać, że gdyby ten serial wiernie podążał za anime i mangą, to tacy ludzie jak... Mnie to by może jeszcze zaciekawiło, bo ja z One Piece'em nie jestem tak aż bardzo zaangażowany jak wy i od dawna go nie śledzę. Wiele rzeczy zdążyłem zapomnieć, nie siedzę w tym fandomie, więc nie pamiętam wszystkiego, ale tacy fani jak wy, no to po prostu to byłoby takie oglądanie na tej zasadzie, jakby Disney zrealizował stary plan George'a Lucasa na Gwiezdne Wojny. To byłoby, siedzielibyśmy, Luke założył tam świątynię Jedi, tam wpadł ktoś, zrobił rozpiździel, Mara Jade i tak dalej, byśmy sobie odfajkowywali wydarzenie od wydarzenia. A to nie o to chodzi, bo serial ogląda się rzeczy, żeby mieć frajdę, a nie żeby gadać sam do siebie, o zobaczysz, zaraz to będzie. No musimy być też trochę zaskoczeni, no bo to byłoby po prostu nudne po jakimś czasie. No i jeśli chodzi o te zmiany, jedna taka ważna rzecz, nie wiem, dla mnie to jest po prostu niedojrzałość, myślę, że będzie odpowiednim podejściem.
albo brak doświadczenia. Kurczę, to tak jak ty, Rafał, powiedziałeś, nie da się przenieść One Piece'a. I gdybyśmy go przenosili w skali 1 do 1, to mógłby być po prostu nudny. Dlaczego mamy nie korzystać z bogactwa fajnych postaci, o których Oda na początku nie pomyślał? Bo mimo, że Oda jest geniuszem i mam do niego różne zarzuty, ale jeśli chodzi o pisanie fabuły, przemyślenie jej i trzymanie się jej szczegółowo, to jest on pieprzonym mistrzem. Nie znam... Dobra, znam tylko Hiromu Arakawę, która jest równie tak samo dokładnie. Szczegółowa. Słucham? No, tak samo dokładna, może o to chodzi. Tak, dokładna, ale gdzie innego skrupulatna. O, tak, dokładnie tak samo skrupulatnie podchodzi do swojej mangi. I do dzisiaj, okej, One Piece ma tam parę problematycznych rzeczy, jak na przykład haki, ale Oda albo naprostował, albo zretkonował do takiej formy, że to dobrze działało. Znaczy, nie wiem, czy zretkonował jakieś wydarzenie, może mylę z jakąś inną mangą, nieważne, ale nie, zretkonował. Znowu twoją wypowiedź pamiętam, Kira, na temat tego, jak w wydaniu tomikowym Crocodile, jak dotykał chyba Kairoseki, czy tam kto inny dotykał Kairoseki, to nie stracił tej swojej mocy. W wydaniu to są tak zwane te błędy jumpowe, które są później zmieniane w wydaniach tomikowych. No to się jednak często zdarza i to nie tylko Odzie, ale też wielu autorom mang, że po prostu pomyłki są później korygowane, poprawiane, na przykład coś jest kolorowane, coś mogą być dialogi pozmieniane, też się tak nieraz zdarzało, ale no tak jak, albo też większe zmiany mogą być wprowadzane, jak chociażby owoc Katakuriego, który początkowo był logią, a w wydaniu tomikowym był już specjalną paramecją, więc to było chyba największa zmiana taka w obrębie wydania fizycznego, jaką pamiętam przynajmniej. No i dobrze, że mi o tym przypomniałeś, bo faktycznie chciałem coś takiego powiedzieć. Znaczy, zapomniałem po prostu o tym, i chciałem też podać inny przykład. Rzeczy, która nie została poprawiona, Hunter x Hunter z Chimera Arts, jak Netero razem z dziadkiem Killui idą z Meruemem się napieprzeć na solówę, znaczy Netero idzie na solo z nim, to Killua nie rozpoznał energii swojego dziadka. I to nie zostało również w anime poprawione. Nie wiem, czy dobrze cię zrozumiałem, nie chodziło mi o błąd komunikacji pomiędzy Jumpem i autorem, o ile o tym miałeś na myśli, tylko chodzi mi o to, że umknęła mu po prostu rzecz, że tam nie wyspał się, czy po prostu przeoczył i później to zostało poprawione. Chodziło mi właśnie o te błędy na zasadzie, że umknęło albo nie zauważył, że one po prostu te błędy, które gdzieś tam fani, prawda, wyłapali, że to się coś nie zgadza, albo że coś się tam powtórzyło, no to jakby wydawnictwo je wyłapuje w tym wydaniu, prawda, magazynowym i potem, kiedy jest już drukowany tomik, to one są poprawiane w tym wydaniu fizycznym, żeby, prawda, nie poszły do druku razem z tym błędem, chociaż też się nieraz zdarzało, że jakieś tam, prawda, słowo nie zostało poprawione, no i to poszło w świat już z takim błędem. Bo o tym nawet wspominał na którymś konwencie oficjalny tłumacz One Piece'a w Polsce, czyli pan Paweł Dybała, że zdarzało się, bo to on, prawda, tłumaczy, że zdarzało się faktycznie, że jakiś błąd nawet w tym wydaniu tomikowym poprawiony nie został. Także no to różnie bywa, no. Tam też ludzie pracują, więc no nie mam też im nic do zarzucenia pod tym względem. Mogło być przeoczone. O to mi chodziło głównie. Że jest coś takiego, prawda, że jest ta wersja, są te dwie obrębne wersje i prawda, są one poprawiane nie tylko na zasadzie komunikacji autor-wydawnictwo, tylko już prawda, podczas wydawania tomików. Ale nie wiem, na czym skończymy wcześniej, bo w ogóle zeszliśmy z tematu. No wiesz, zeszliśmy trochę z tematu, ale to są takie rzeczy powiązane z tym serialem. No tak, raz. O których trzeba no mimo wszystko powiedzieć, bo no żeby wyczerpać temat, żeby Rafał nie robił czwartej części. No. No dobra, chyba kończymy powoli, co? Ja mam w sumie jeszcze jedną rzecz, którą moglibyśmy tak krótko poruszyć, a mianowicie kwestia ilości odcinków, która była też dość głośna w fandomie, ponieważ początkowo miało być ich 10. I teraz po takiej analizie zaczynam podejrzewać, że oni chcieli jednak zrobić lockdown, bo teraz po skróceniu ich do 8 wychodzi na to, że lockdown nie dostaniemy. I było w fandomie dość spore oburzenie, że będą bardzo szybko ścinać fabułę, żeby ścisnąć jak najwięcej
tych 8 odcinkach i czy to nie wyjdzie serialowi na złe, że fabuła będzie za szybko szła do przodu. I jak wy się na to zapatrujecie? Na samo to skrócenie o 2 odcinki, bo jakby nie patrzeć, to są 2 godziny, biorąc pod uwagę, że standardowo odcinek ma trwać tam około godziny, godzinę ponad. To może ja zacznę, bo dawno nie zabierałem głosu. No proszę, proszę. Chciałem się odnieść do wypowiedzi Kile. Powoli. No to ja powiem tak, ja oglądam obecnie Sukcesję, jestem na 4. sezonie i tam właśnie serial ma sezony podzielone na 10 odcinków, tylko sezon 3 miał 9 i tam każdy odcinek też trwa godzinę. I w taką godzinę naprawdę wiele można zmieścić. Taka Sukcesja idealnie pokazuje, że sceny mogą być długie, rozbudowane, jak u Tarantino. I to w serialu. Więc biorąc pod uwagę, jak bardzo One Piece jest rozbudowany, to te 8 odcinków przez godzinę czasu to jest odpowiednia ilość, żeby pomieścić właśnie wydarzenia od początku do Arlonga, żeby to ładnie skleić przed właśnie, no pokonaliśmy największych na East Blue i zmierzamy na Grand Line i ucinamy w tym momencie, też jest spoko opcja. Więc absolutnie się nie dziwię, że wycięli Lockdown. Mogą zawsze go umieścić na początku drugiego sezonu. To nie jest żaden problem, więc także nie dziwi brak oficjalnych aktorów dla Smokera czy Tashigi, którzy prawdopodobnie będą także w drugim sezonie, jeżeli on kiedykolwiek nastąpi. Więc nie uważam, że wycięcie Lockdown jest czymś, co boli. Owszem, chciałoby się zobaczyć legendarne momenty, jak Buggy stoi z mieczem nad Luffy'm i nagle uderza piorun. To był tak dobry moment. I właśnie to jest ogółem. Ja lubię Lockdown, lubię ten ark. Nie dlatego tylko, że Dragon w nim zadebiutował. Jest dużo fajnych rzeczy, które mi się w Lockdown podobają. Sama ta otoczka właśnie, że to jest miejsce, gdzie Roger został ścięty i prawda, Luffy się tam pojawił. Ale myślę, że jednak jeśli chodzi o sam przekaz fabularny, to ten ark nie jest aż tak ważny i może być pominięty. Bo na dobrą sprawę nic nam nie umknie takiego ważnego, bo tak jak jest mówione, Smoker może zadebiutować równie dobrze na Alabaście. To też nie ma problemu, żeby dopiero tam go, prawda, zrobić jego debiut. Moim zdaniem nawet nie trzeba robić osobnego odcinka z Lockdown. Zawsze można po prostu drugim sezonem zacząć, że wspomniani wpływają na ostatnią wyspę, na szybko poznają Smokera, dostajemy najważniejsze momenty i spadamy. A odcinek kończymy na przykład tym, że spotykajmy Labuna. Więc moim zdaniem Lockdown nie jest na tyle ważne, że będzie jakoś bolał jego brak w pierwszym sezonie. Plus samo to, że dużo osób też zapomina, że niektóre, Lockdown miało też sporo takich stawek filerowych. Chociażby, prawda, jak był moment, gdzie Usopp, prawda, walczył tam z Dandym, czy samo ten pojedynek kulinarny chyba tam Sandiego był, prawda, o tą rybę. Ale same takie, prawda, bieganie po mieście na przykład, bez celu. W pewnym momencie był taki fragment, prawda, że Luffy najpierw się po mieście gubił, tak jak inni pozostali bohaterowie. Był tam wątek, prawda, z tym zaklętym, przeklętym mieczem Zoro. Więc no, fani by chcieli, żeby to wszystko się znalazło w serialu, ale to nie jest aż tak potrzebne, myślę, no, dla nowych widzów, którzy na przykład będą chcieli się wkręcić w serię. No to nie jest takie istotne, żeby oni musieli to akurat widzieć w serialu. Że jak się zainteresują serialem, to myślę, że i tak to ku mandze albo ku serii się skłonią, no i kiedyś i tak to zobaczą. No racja, jest szkoda, ale tak jak też Rafał mówił, no nie jest to aż tak wymagane. Tak się na to ja zapatruję przynajmniej. A co Tomek powie? Chciałem od czegoś innego zacząć, ale w sumie zacznę od tego ilości odcinków. No, ścieli o te 2. Podejrzewam, że wynika to z tego, ze strajku, ale nie stricte tego powodu, tylko po prostu Netflix już od dłuższego czasu ścina seriale. To jest, problem jest głębszy, bo wiecie, scenarzystom trzeba płacić mniej, bo płaci im się za odcinek. Jest 8 odcinków, nie 10, no to już mniej odcinków. Też tam się ścina im robotę przy innych rzeczach. To też wpływa na ich pieniążki i tak dalej. Jeśli chodzi o zmiany, to tak, Kira mi przypomniała o tym Lockdown. I nie wiem, czy w One Piece nie było takich kilka momentów. Chyba były, ale nie były jakieś przesadnie długie. Że jest tak jak w niektórych serialach.
że po prostu muszą postacią wymyślić jakieś wątki na siłę, żeby nie stała w miejscu, tak jak na przykład by to było w Grze o Tron, gdzie w drugim sezonie ta Daenerys miała, albo jej wątek to był w 100% chwila, albo w 90%, już nie pamiętam dokładnie, no bo jakby to wytłumaczyli widzom serialu, no Matka Smoków sobie stała, dwa sezony se stała i se po dwóch sezonach stwierdziła, dobra, lecę ze smokami rozpierdolić przystań. King's Landing. No to by nie działało i po prostu, no a scenarzyści na bieżąco muszą wymyślać rzeczy. To było bardzo dobrze, bardzo dobrze widoczne w Dragon Ball Super, gdzie po prostu te odcinki były, a za cholerę były niespójne. Znaczy nie, że były to strasznie duże nieścisłości, ale no widać było, że ci scenarzyści albo się nie dogadują, albo dogadują się na tej zasadzie, żeby no naplujemy na rękę, złączymy dwie ręce oplute, to jakoś to się będzie trzymało na ślinę. Nie będzie to zaprzeczało, ale też nie będzie potwierdzało. Ludzie się będą wkurzali, ale nie bardzo. A jeśli chodzi o zmiany, no tak jak Kira mówiła, no pewne rzeczy trzeba wyrzucić, bo nie są istotne z punktu widzenia fabularnego po prostu. Ewentualnie zrobią to tak, jak Kira mówiła, że na przykład sprowadzą Smokera na Arabaście i jego wątki z Lowtown przeniosą do tamtego. Tylko pokażą to w innej formie, bo to tak naprawdę nie ma większego znaczenia, bo liczy się tak naprawdę kontekst i żeby to było ciekawie przedstawione. Jak to ma być ciulowo przedstawione, nudno, no to lepiej to po prostu albo skasować, albo przedstawić w innej formie. Ja wiem, co mogą wyciąć, Gaimona. Najlepszy, najsilniejszy. Szkoda, tracić taką gwiazdę. Gaimon kto to, bo nie pamiętam. A ten w skrzynce. Ten Gaimon taki, One Piece. Wszedł do skrzynki i się zaklinował. A to na pewno go usuną. Ewentualnie. Nie, jego w ogóle nie ma w serialu. Ale wracając jeszcze do samej kwestii, jak mówiłeś o odcięciu kosztów i opłat dla scenarzystów, to warto też pamiętać o tym, że serial był kręcony w trakcie pandemii. I myślę, że pandemia tutaj też miała wiele do powiedzenia, bo sami aktorzy na przykład wypowiadali się publicznie, że na przykład musieli przekładać kręcenie, bo państwa poszczególne zamykały granice. Nie można było, prawda, się przemieszczać swobodnie po świecie, a oni kręcili w różnych miejscach. Więc myślę, że jednak to też mogło mieć wpływ na to, że jednak ten lockdown, prawda, zostało wycięte, bo albo brakło czasu, albo faktycznie Netflix stwierdził, że nie kręcimy, bo za dużo pieniędzy. No, powodów może być pełno, no ale tu już myślę, no sądzać nie będziemy, no ja w tym osobiście nie siedzę, nie znam się też, jak to tam wygląda wewnątrz Netflixa. No bo wiecie, a tutaj jest do was pytanie, sorry, że ci przerwę, ale dostałem komentarz, uwaga, teraz zacytuję, i to jest idealny kontekst do tego, co teraz mówisz, Kira. Prace nad live action były prowadzone 7 lat z kimś od Shonen Jumpa i Odom. Netflix dowiedział się o tym i postanowił kupić pierwszy sezon. A co będzie dalej, to nie wiadomo. Jak się odniesiesz, Kira, do tego komentarza? Czy to jest prawda, że prace trwają 7 lat? A czy właściwie to 6? Bo sam projekt został ogłoszony, z tego co kojarzę, na 20-leciu serii. Teraz mieliśmy 26-lecie. I sam Oda potwierdził, że faktycznie był edytor poświęcony stricte tylko serialowi, który od samego początku się tym zajmował i już na samym końcu podobno się popłakał, że ten projekt przeszedł bardzo długą drogę. Ale myślę, że faktycznie no, Netflix w pewnym momencie mógł to wykupić. No to bym się nie zdziwiła na przykład, bo ja nie wiem, powiem szczerze, przynajmniej nie pamiętam, żeby było ogłaszane, że od początku to Netflix miał do tego prawa. Bo było mówione, że serial powstanie, że ogłoszono taki projekt, ale musiałabym pogrzebać w tych starych listach, w wiadomościach, ogłoszeniach sprzed 6 lat, jak to tam dokładnie ubierali w słowa i czy już wtedy padło hasło Netflix, że to będzie robił Netflix, bo teraz szczerze powiem, nie dam sobie ręki uciąć, czy on faktycznie od samego początku nad tym siedział, bo nie pamiętam, ale kojarzę ogólne ogłoszenie o tworzeniu live action, co spotkało się z falą komentarzy, bo wiadomo, klątwa seriali aktorskich, więc bardzo był duży wysyp krytyki, który trwał, dopóki się no tam... No to był 2017 rok, z tego co pamiętam. Aż sobie zaraz wrócę do tego.
A ty, Tomku, co w międzyczasie sądzisz o tym, że Netflix wykupił dopiero te prawa? Masz jakieś informacje na ten temat, czy niestety nie bardzo? Nie wiem, ale mogę coś powiedzieć innego. No po prostu teraz tak się rynek dzieli, że te wszystkie streamingi, Amazon Prime, Disney, Netflix, każdy, wiesz, próbuje tak, wiesz, napluć na rękę, tak jak niektóre chamy robią na weselach czy imprezach, że wiesz, że plują na jedzenie i to jest moje, nie dotykaj tego. I tak, wiesz, chcą przyklepać każdą franczyzę. No One Piece, co prawda w samej Japonii jest cholerę bardziej popularna od Dragon Balla, ale no, tak jak ci dzisiaj napisałem i kilka razy to mówiłem, tak by the way, a propos tych memów, tekstów, że przemiana Gear 5 jest bardziej kultowy niż jakakolwiek transformacja w Dragon Ballu. Przykro mi fani, ja naprawdę preferuję One Piece'a, ale żadna dotychczasowa transformacja z One Piece'a jakakolwiek nawet nie stała obok transformacji Goku czy Gohana w Super Saiyana 1 i 2. Nawet jeżeli się będziecie chcieli kłócić, to One Piece zdecydowanie nie stoi obok Dragon Balla. Super Saiyana pokaże w każdym mieście, na każdym kontynencie, w każdym kraju, zakładając, że tam Dragon Ball leciał w telewizji. I podejrzewam, że, znaczy nie podejrzewam, jestem pewny, że gdybym zapłacił naszym rodzicom, powiedzmy $1000, bo powiedz mi najwięcej, co wiesz o Dragon Ballu i o One Piece'ie, to jestem pewny, że Dragon Ball by zaorał po prostu One Piece'a dokumentnie, ale to nie o to chodzi. Jest śmieszna sytuacja, przynajmniej na przykład z moją mamą, bo jakbyś jej zapłacił te 1000 zł albo $1000, to ona ci powie więcej o One Piece'ie, głównie przez to, że ja non stop siedzę w One Piece'ie. No to dobrze, Olu, ale ilu jest takich ludzi? Wiem, ale to, bo tu mi się przypomniała ta zabawna właśnie anegdotka przez to, że ja głównie żyję One Piece'em, więc no moja mama też w jakiś sposób zawsze tym One Piece'em tam żyła i coś tam słyszała, prawda? Ale no zgodzę się z tym, co mówisz, ale tutaj też wpływ na to ma sam fakt tego, jak Dragon Ball te lata temu przyjął się na zachodzie. Oczywiście. Tak, to też ma duży wpływ, bo jednak bardzo w wielu krajach, w Polsce też, pokolenia się na Dragon Ballu wychowały. Więc no wiadomo, tam później te pokolenia dorosły, miały swoje dzieci, potem pokazały swoim dzieciom i tak dalej. Więc no to się rozrosło już do takiego kultu w cudzysłowiu, że faktycznie no im, jak pokażesz komuś Super Saiyanina, a załóżmy Gira 5 albo ogólnie inną przemianę z One Piece'a, no to bardziej wskażą ci Dragon Balla niż One Piece'a. Też zależy od kraju, ale no w głównej mierze podejrzewam, że Dragon Ball jednak by wygrał, bo One Piece był emitowany bardziej w Niemczech, we Francji. To są takie kraje, gdzie one brały tak od bardzo wczesnych lat, jak była emisja anime w Japonii. Niemcy przynajmniej wiem, że na pewno. Bo też sporo osób, które znam na przykład w naszym polskim fandomie, oglądały wersję niemiecką, jak były dziećmi. Tak, zgadza się. Tak samo w przypadku każdego anime i pełna zgoda. Ja się pod wszystkim, co powiedziałeś w odpowiedzi na moją wypowiedź się podpisuję, ale po pierwsze, no, znaczy dobra, to nie, albo jednak tak. Jak mówię, samo przyjmując do tej kwestii Dragon Ballowej, to ja nie mam zamiaru się wykłócać, że to no, nie jest prawdą, że ogólnie dla mnie sama ta kłótnia, która aktualnie trwa w fandomie, że Gear 5 będzie bardziej ikoniczny niż Super Saiyan, to jest w ogóle bez sensu i ja nie wiem, kto to w ogóle zaczął, ale to ja się też. To się tak rozlało, że ja to widzę wszędzie. Gdzie nie kliknę, to znowu jest powrót do tego samego tematu i to już się trochę zaczyna robić irytujące, bo się zaczyna toksyczność obu fandomów wylewać w tym sytuacji. Dokładnie, ale co jeszcze chciałem powiedzieć, sorry, że ci wejdę w słowo. Pewnie. To co mówiłeś o Dragon Ballu, to jest wszystko racja, tylko nadal, jak był Dragon Ball Super leciał, to z całego świata mieliśmy codziennie zdjęcia, filmy, jak ludzie stoją na dworzu, jak nerdy oglądają Dragon Ball, jak na memy, jak Goku zbierał energię na Genki, to były filmiki, latały, wiesz, kompilacje z Meksyku, Francji i paru innych krajów, że po prostu ludzie podnosili łapy i to nie było, wiesz, kilkudziesięciu ludzi na krzyż, czy nawet kilkuset, to znaczy w barach tak było, ale na takich otwartych przestrzeniach to były tysiące ludzi.
to wiesz, po 30 latach, że serial nadal jest taki popularny, no to tak. Ale to mówię, to tak detal, bo chciałem się też odnieść z tego samego powodu podniosłem... Chciałem po prostu skrytykować postawę fanów One Piece'a, a nie miałem po prostu do tego okazji, a teraz trafiła się idealna. Znaczy, no jak dla mnie to postawa obu fandomów jest bardzo toksyczna, bo zaczęli się i jedna i druga strona na siebie rzucać. Także, znaczy ja ogółem nie lubię też fandomu Dragon Balla z tego powodu, że z czegokolwiek, nie tylko fandom One Piece, ale też inne fandomy anime, z czegokolwiek by się fandom dany nie cieszył, to oni zawsze muszą pokazać wyższość swojej serii. Przynajmniej ja to tak zawsze zauważyłam, że zawsze Goku, Super Saiyan, nie pozwalają się jakby cieszyć innym fandomom z tego, co oni mają w swojej serii. Już nie mówię stricte o jakichś ikonicznych transformacjach, przemianach, ale nawet na grupce, jestem na fanpage'u, na grupie polskiej Dragon Ballowej, to już samo widzę, jak ktoś spróbuje skrytykować Dragon Balla w jakikolwiek sposób logiczny przede wszystkim, nie mówię o jakichś takich krytykach bezpodstawnych, to tam się zaczyna kamieniowanie. Ale mi teraz kanał zjedzą. Znaczy, ja nie chcę tu nikogo obrazić w żaden sposób, ani żadnej kłótni wywiązać, tylko no po prostu to są obserwacje, to co widzę. Ja nic do fanów nie mam, niech sobie oglądają co chcą i piszą co chcą, tylko no po prostu stwierdzam fakt, że zawsze jak się napisze krytykę, że coś się nie podoba w danej serii, że coś według nich jest źle napisane, no to nie ma opcji. No to masz 100% racji, bo sorry Rafał, masz 100% racji, bo ja będąc wewnątrz tego fandomu, zrezygnowałem z tego fandomu dokładnie z tych samych powodów, okej, koniec. Podałeś argumenty i one naprawdę miały sens i są logiczne, a nie tak, że sobie krytykujesz, bo tak, bo mi się chce, to dostaniesz właśnie odpowiedzi na zasadzie nie, bo nie. Dokładnie. I koniec, bo Dragon Balla się nie krytykuje i w sumie dokładnie. Nie dostaniesz żadnego kontrargumentu solidnego na twój argument. Tylko nie, bo to Dragon Ball. Ponieważ temat zszedł mocno od tego, o czym rozmawialiśmy. A wracając do tego, o czym właśnie wspomniał Rafał na samym początku, to faktycznie na 20-lecie, tak jak było wspomniane, pierwszy raz pojawił się temat serialu i wtedy było wspomniane, że zajmie się nim Tomorrow Studio. I Steven Maeda, później właśnie jako showrunner, te pierwsze terminy, te pierwsze firmy i nazwiska się pojawiły. I Marty Edelstein, nie wiem jak się dokładnie mówi jego imię, znaczy nazwisko, to były pierwsze nazwiska, jakie się pojawiły w obrębie serialu i chyba później pojawił się Netflix, już jako dystrybutor. Więc tak to było z tego, co przynajmniej widzę po tych artykułach sprzed paru lat. Że tak, że to było Tomorrow Studio, które było ogłoszone do prac nad serialem, bo pamiętam, że było potem przekopywanie tego, co dokładnie studio wyprodukowało. Także cieszmy się, że Netflix nie produkuje bezpośrednio, tylko jest dystrybutorem, bo samemu Netflixowi nie ufam. No to chyba możemy kończyć powoli wreszcie, bo się trochę rozgadaliśmy. Miało trwać pół godziny, trwa chyba z godziny. Ale fajnie się rozmawiało, można powtórzyć kiedyś. Zeszliśmy trochę na inne tematy, ale powiązane, bo to i fandomowe, i międzyfandomowe. Czekamy do 31 sierpnia. Okej, jestem. Ja będę na pewno oglądała 1 września, bo jeszcze mamę już namówiłam do tego, żeby obejrzała ze mną, żeby mnie dobrze wciągnęła już w tę serię, bo chcę też zobaczyć, jak ona zareaguje, a samo obejrzenie zwiastunów ją bardzo zaciekawiło. Więc jestem dobrej myśli, nadal jestem na neutralnym gruncie. Ja się zawsze wolę nastawić bezstronnie, żeby potem ewentualnie się zaskoczyć pozytywnie. Zobaczymy. Ale wierzę w nich, oby wyszło. Trzymam kciuki. Także już będziemy powoli kończyć, mówię to trzeci raz. To będę miał do was taką ostatnią prośbę, czy / pytanie. Powiedzcie o live action jedną rzecz, dowolną. Tak jednym, dwoma zdaniami. Ale dowolną pod jakim sensem? Obojętnie, co chcecie powiedzieć o nadchodzącym live action? Tak jednym, dwoma zdaniami. Może najpierw Tomek. No, nie Tomek, bo może podłapie pomysł jakiś po jego wypowiedzi. No znaczy ja właśnie chciałem odnieść się do ciebie. Tak jak Kira powiedziała, to znaczy nie usłyszałem z kim ona będzie oglądała, z mamą znaczy z mamą, tak. Koleżanką? I z bratem. No bo... Tak, bo przerwało mi akurat ten, wyrwaliło mi serwera. Ja będę oglądał z dziewczyną, dokładnie z tych samych powodów, co Kira powiedziała. Jestem ciekaw jej reakcji, Asi. Po pierwszym trailerze było tak, no,
tak pół na pół, ale pozytywnie. Drugi trailer, no to już takie nieźle, ale nieźle. Na pewno to będę oglądała. Wygląda to ciekawie, fajne zdjęcia i tak dalej. Jeśli o mnie chodzi, naprawdę nie widzę żadnych subiektywnych takich powodów, do których można byłoby się przyczepić do tego trailera. Znaczy, w sensie do tego serialu. Wszystko jest w nim, znaczy wszystko. Większość rzeczy jest w nim po prostu dobra lub niezła. Naprawdę, moim zdaniem, trzeba dużo złej woli, żeby się przypieprzyć do tego serialu po trailerze. Z tą złą wolą to mi się napierała skojarzył. Na przykład. To rzucając jeszcze ode mnie, bo w sumie już wymyśliłam, to ja przede wszystkim czekam na dobry kawałek przygody, bo jednak One Piece to przede wszystkim przygoda, że będę się tak fajnie bawiła jak w momencie wchodzenia w fandom mangowy i anime, że też się pojaram czymś nowym, powiem o, tego nie było i o, coś nowego. Na to czekam najbardziej. I na grę aktorów. To też. Też. To jest ważne. Też. Najważniejsze. Bo też jeszcze chcę jedną rzecz dodać, na którą nie zwróciłem od razu uwagę, ale nie wspomniałem o tym ani na blogu, ani kiedykolwiek. Czy wy też odczuliście taką zajebistą chemię między tymi bohaterami? Naprawdę, ja czuję, że to jest jedna załoga. I tak jak Rafał mówił, jedynie mam zarzuty wobec Nami, ale poza nią bueno. Przynajmniej myślę, że się rozkręci, przynajmniej mam taką nadzieję. Ale co do samej chemii między aktorami i jak widzę ich filmiki, które są wrzucane osobno w social mediach, to naprawdę ja czuję po prostu ten vibe tych postaci, które one odgrywają, szczególnie Luffy. Boże, uwielbiam Inakiego. Inaki to jest dla mnie urodzony Luffy. On ma taki vibe Luffy'ego, że mi aż się, za przeproszeniem, gęba cieszy, jak go widzę. Usopp, Sanji, Zoro. Tak, ja ich kocham wszystkich. No dobra, to ja słowem podsumowania powiem tyle, że faktycznie ja mam zarzuty do gry aktorskiej, aktorki Nami, natomiast podkreśliłem też, że to jest prawdopodobnie kwestia doboru kadrów w trailerze. Żeby zobaczyć ten pełny obraz, trzeba mieć pełną scenę, tak? Więc może źle dobrali kadry i tak to wyszło. Więc wolę wstępnie jej aż tak nie krytykować, tylko zaznaczyć taki punkt, że to budzi moje obawy. Natomiast po samych trailerach jestem niesamowicie nakręcony i liczę, że live action obudzi we mnie taką miłość do One Piece'a, która trochę zastygła przez ostatnie lata, zwłaszcza po Wano, po którym miałem takie mieszane uczucia. Ja nie ukrywam, że ten ark mi się jakoś specjalnie podobał. Ja go uważam za jakieś 6-7 na 10 i wzbudza to z jakiegoś powodu w ludziach jakieś wielkie emocje, że o, krytykuję Wano, mam do tego swoje powody. Natomiast odkąd... Nie, to nie jest łatwe. Natomiast odkąd trwa Egghead i te live action, powoli się to bardziej skręca, ja czuję, że ta miłość do tego One Piece'a do mnie powraca. Naprawdę czuję cały ten hype train, jaki tutaj się tworzy. Jeszcze Gear 5 za anime za chwilę będzie. Aż chce się śledzić tą serię, więc ja słowem podsumowania powiem tyle, że naprawdę jest dobrze. Z biznesowego punktu widzenia jest świetnie. Mam nadzieję, że dalsze sezony będą i to nie będzie tylko reklama. Więc dziękuję za dzisiaj moim gościom. Naprawdę miło się gadało. Liczę, że powtórzymy to kiedyś, no może nad większą grupą, z innymi ludźmi, jeszcze się wszystko zobaczy, ustali i tak dalej. Może sami wy, widzowie, zaproponujecie jakiś temat w komentarzach. Więc ja bym Kapelusznik. Dziękuję raz jeszcze i do zobaczenia. Teraz możecie się pożegnać. Pa, pa. Pa, pa. Miłego weekendu. Trzymajcie się. No, także na razie.